Czy polska złota jesień potrafi być piękna? 23,5 tysiąca kibiców w Poznaniu wierzy, że tak. Od rana stolica Wielkopolski tonie w niebiesko-białych barwach w oczekiwaniu na rewanżowe spotkanie Lecha Poznań z Austrią Wiedeń. Agresja i ofensywa to będą nasze atuty, mówi trener Lecha. Chcemy strzelić gola, odpowiada Karl Daxbacher. Witamy z bułgarskiej. Andrzej Juskowiak. Michał Zawadzki. Miejmy nadzieję, że polski zespół zagra w tym sezonie w piłkarskim pucharze UEFA w fazie grupowej. Lech dziś na niebiesko, ale oto skład zespołu gospodarzy Austrii Wiedeń. W bramce Szabolcz Safar, dalej z numerem 5 Mario Majstrowicz, z 6 Jacek Bąk, 8 Matthias Kattenberger, 10 Emin Sulimani, 15 Jocelyn Blanchard, 19 Rubin Okoti, 22 Mario Bazina, z numerem 24 Franz Schimmer, 30 Milenko Acimovic i 31 Joachim Standfest, a tak to będzie wyglądało na boisku. Typowe 4-4-2, choć zastanawiamy się z Andrzejem, czy nie będzie tej sytuacji, że Bazina będzie grał jednak za Okoti. Zespół Lecha Poznań w bramce Krzysztof Kotorowski, dalej z numerem 5 Manuel Arboleda, 7 Jakub Wilk, z numerem 8 Robert Lewandowski, 11 Hernan Renkifo, 14 Semir Stylic, 16 Rafał Murawski, 17 Sławomir Peszko, 18 Zlatko Tanewski, 21 Dmitrij Iniacz i 22 Grzegorz Wojtkowiak. Po dwie zmiany w obu zespołach w porównaniu do pierwszego spotkania w Lechu nie ma na boisku Bosackiego, a także Bandrowskiego. Są za to Wilk i Peszko i to wydaje się być ofensywnym bardziej ustawieniem niż w trakcie pierwszego spotkania. Tak, wydaje mi się, zwłaszcza Wilk, którego brakowało według mnie w pierwszym meczu. Trener Smuda postawił na 4 bardzo wysokich obrońców w meczu wyjazdowym. I niestety Lech stracił 2 bramki podstawowych fragmentach gry, dlatego to ta taktyka nie przyniosła skutku pożądanych efektów. I dzisiaj mamy, wydaje mi się, dobrze dysponowanego Wilka. Także dwie zmiany w zespole Austrii Wiedeń. Sulimani za Kramera na prawej stronie, natomiast Bazina za Diabanga, który jest kontuzjowany. Rozpoczyna Austria Wiedeń. Oby Lech po 90 minutach ucieszył te 23,5 tysiąca publiczności na trybunach, a także Państwa przed telewizorami. W wypowiedzi przedmeczowych trener Smuda sugerował, że ten mecz jest nawet ważniejszy od meczu z Legią Warszawa i dzisiaj chcą zaryzykować wszystko, co mają najlepszego. Przede wszystkim ofensywa. To jest klucz do zwycięstwa. Legia gra ofensywnie, to wygrywa. Schimmer. Zwrócić uwagę na stałe fragmenty gry. Pierwszy faul Murawskiego i natychmiast arbiter tego spotkania. Dziś zawody prowadzi 44-letni Cypryjczyk Kostas Kapitanis. Uspokaja zapędy zawodnika poznańskiego Lecha. Asystentami sędziego panowie Xantioł, a także Procopioł. Arbiter znakomicie znany polskiej publiczności. 2 czerwca ubiegłego roku poprowadził spotkanie zwycięskie z Azerbejdżanem w Baku, wygrane przez reprezentację Lobenhakera 3-1. Do tej pory nie prowadził żadnego meczu w Pucharach Europejskich zespołu polskiego, ale także żadnego spotkania zespołu świackiego. Lech musi się utrzymywać jak najdłużej przy piłce, bo w pierwszym meczu trudno było o płynne akcje. Lech nie lubi, kiedy się co chwilę przerywa grę, nie nabiera tempa i później trudno o sytuację pobramkową. Sławomir Peszko, przy nim Majstrowicz. Peszko udało się dograć piłkę w pole karne. Stilicz, jego szansa, ale umiejętnie wypichany, był poza linię pola karnego. Bazina. W drugiej części spotkania rozgrywanego na Frankfurt Stadion, a teraz od pierwszych minut wobec absencji Diabanga, faulowany Arboleda. Tak, ale to o czym wspominałeś na początku, że Okoti może grać bardzo wysuniętego napastnika, Bazina za nim i to się potwierdza, bo raczej za bardzo ofensywnie jak na Austrię zagrałby trener Austriaków takimi dwoma wysuniętymi napastnikami. Zlatko Tanewski. Dobry występ przeciwko Wiśle Kraków. Postawił na niego także w tym spotkaniu pierwszej rundy w Austrii Franciszek Smuda. Ale wydaje się, że błędem było tam ustawienie Bosackiego na prawej stronie obrony. Zagubiony był reprezentant Polski 2 tygodnie temu w spotkaniu z Austrią Wiedeń. Tanewski jest bardzo groźny, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry. Być może dzisiaj będzie bardzo trudno z gry z ataku pozycyjnego strzelić jakąś bramkę. A stały fragment gry to jest naprawdę bardzo ważny element i z tego też Lech powinien zdobyć gole. Świetnie ustawiony Arboleda, Murawski. A teraz trochę za plecy zagrał Lewandowski. Prosta strata, niepotrzebna Poznaniaku w trzeciej minucie spotkania. Ważny ten początek, aby zagrać spokojnie, nie stracić głupiej piłki przed własnym polem karnym. No i w konsekwencji tego
by nie było konieczności odrabiania jeszcze większych strat niż te, które powstały po spotkaniu w Austrii. Dobrze będzie, jeżeli będziemy trzymać piłkę jak najdłużej w środku pola, jak najdalej od własnej bramki, bo Austriacy są tak doświadczonym zespołem, że potrafią wymusić rzut wolny i wtedy jest naprawdę bardzo trudna sytuacja dla Kotorowskiego. Strzelał Mario Barzina, jego bramka w pierwszym ligowym występie po poprzednim spotkaniu obu ekip, gdy zagrali z Altach, wygrywając 1-0. Gracze Austrii Wiedeń, zresztą Austria od tego czasu, kiedy zagrała z Lechem, 3 zwycięstwa i fotel lidera austriackiej Bundesligi, wyprzedzają o punkt zespół SV Ried, o 3 punkty ekipę Red Bulla Salzburg. Poznaniacy, Wojtkowiak, teraz dobre rozciągnięcie, sporo miejsca ma Wojtkowiak na prawej stronie boiska, pokazuje się Peszko. Wojtkowiak strzelił do środka, Peszko próba driblingu, ale dobrze był tutaj ustawiony ten, który skaleczył Reka dwukrotnie przed 2 tygodniami, a więc Szymek. Liczymy bardzo na dobrą postawę właśnie tych zawodników tutaj z prawej strony boiska, Wojtkowiaka i Peszki, którzy są bardzo dobrymi zawodnikami, jeśli chodzi o ofensywę. I wcześniej już dużo razy właśnie Lech wygrywał mecze przez to właśnie, że ta prawa strona znakomicie funkcjonowała. Sporo było tych dogranych piłek w trakcie spotkań z Kazarem Lemkorana, także Grasshopper Zürich. Oczywiście w meczu rozegranym na Bułgarskiej, wygranym przez Lecha 6-0. Tak, mecz z Grasshopper przypominał bardziej trening strzelecki, aniżeli mecz Pucharu UEFA. Natomiast no, znakomicie bawiła się poznańska publiczność tutaj. Pojawiły się po tym spotkaniu, Andrzej, opinie, że nawet Lech, Real czy Barcelona w dobrej formie z Grasshopper Zürich wcale nie musiałyby wygrać aż 6-0. Nie, wydaje mi się, że no, Lech zagrał po prostu znakomite spotkanie i skuteczność w tym meczu naprawdę dzisiaj byłaby mile znowu widziana. Starcie Lewandowskiego z Bąkiem. Faulowany reprezentant, były reprezentant Polski, 96 występów w kadrze. Blanchard. Na niego trzeba zwrócić też szczególną uwagę. 12 występów w barwach Juventusu. Mówi samo za siebie. Tymczasem Okoti i piłka dla Lecha. Na tego zawodnika trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ napsuł sporo krwi poznańskim obrońcom w pierwszym meczu. I już rozpoczęli Wilk. Jacek Bąk, strona Okoti, dobrze ustawiony Arboleda, Murawski, natychmiast podbieg Jocelyn Blanchard i faulowany kapitan i rozgrywający poznańskiego Lecha. Nie ma takiego typowego playmakera w zespole Franciszka Smudy, bo Murawski ma te piłki dogrywać do przodu do Stilicza albo na prawą stronę do Peszki. Tak, tylko już w nowoczesnej piłce na jednym zawodniku nie możemy tylko i wyłącznie opierać gry ofensywnej. Tutaj Stilicz jest bardziej predysponowany do tego, żeby właśnie te akcje rozpoczynać ofensywne, natomiast Murawski bardzo dobrze włącza się i zamyka akcję. Być może właśnie dzisiaj łatwiej będzie mu zdobyć gola, właśnie wejść z drugiej linii. Faulował Majstrowicza, pokazał to arbiter boczny i reakcja sędziego głównego Kostasa Kapitanisa. Nie najlepsza postawa arbitra w tym pierwszym spotkaniu. Także myślę zadecydowała o tym, że Lech ostatecznie ten mecz przegrał, choć sprawiedliwości stało się zadość po rzucie karnym, a tymczasem Stilicz piąstkuje piłkę Safak. Ale jeszcze Lechici, Lewandowski. Natychmiast przy nim Standfest, wracający także za akcją Sulimani. Jakub Wilk. Jeszcze Wilk, upatrzył arbiter i w tej sytuacji będziemy mieli rzut wolny dla Lecha. Ale proszę zwrócić uwagę, gdzie był Wilk. To jest boczny obrońca, a był kilka metrów przed liną końcową boiska. Także naprawdę bardzo dobre wejście tego zawodnika. Jednak od rzutu rożnego, a więc nie jako faul, a wybicie piłki poza końcową linię boiska. Kostas Kapitanis zakwalifikował ostatnie zagranie. Popatrzmy na ten stały fragment gry. Ładna piłka, skakał Arboleda. Jeszcze Stilicz, ale nie dojdzie do piłki. I szansa na wejście kontrą dla zespołu Austrii. Barzina. Udało się przerwać tej akcji Murawskiemu, niebezpiecznie prawą stroną atakują gracze Austrii Wiedeń, Iniacz i trochę przypadkowa piłka, którą łapie Kotorowski. Mieliśmy sporo szczęścia, ponieważ Murawski nie przeciął tej akcji. Tutaj natomiast przy takim dośrodkowaniu między obrońców i bramkarza jest zawsze prawdopodobieństwo strzelenia bramki samobójczej, ale dobrze się zachował poznański defensor. Świetny powrót Iniacza, zresztą Franciszek Smuda szykował go na pozycję środkowego obrońcy wobec absencji Posadzkiego. Ostatecznie wrócił do zdrowia z Zlatko Tanewski, ale Iniacz zagrał 2 ostatnie ligowe spotkania Lecha z Piastem Gliwice 1-0 i mecz wyjazdowy wygrany
na stadionie ŁKS-u w Łodzi 3-0 właśnie na środku obrony i myślę, że to też przyniosło określony skutek w tej sytuacji. Całe szczęście, że trener Smuda ma kilku zawodników uniwersalnych i może ich na różne pozycje wrzucić, gdzie ma problem. I jednym właśnie z takich zawodników jest Inies, bardzo solidny i wydaje mi się, w dzisiejszym meczu też powinien swoją klasę potwierdzić. Lewandowski z Wilkiem, akcja lewą stroną boiska. No ale piłka wróciła na środek, jeszcze próbował tam Wojtkowiak schodzący teraz pod pole karne, asekuracja Iniacza. Mitrije Iniacz, łatwo odebrali mu piłkę Austriacy, Okotie. Maksimowicz, ależ dobre podanie krosowe, musi do tej piłki wyjść Kotorowski, niezdecydowanie bramkarz Alecha, ale ostatecznie spóźnił się tam Sulimani. Kolejne poważne ostrzeżenie dla graczy Franciszka Smudy. Stawiamy za dużo miejsca na takie dokładne podania zawodnikom austriackim. Oni potrafią grać w piłkę. Tylko mieliśmy sporo szczęścia. Kotorowski się zawahał. Na szczęście zawodnik austriacki też nie do końca był zdecydowany, czy pójść na tą piłkę, czy nie. Majstrowicz. Dobrze, teraz agresywnie Peszko. Jest w środku ręki Foszesa i go! 1-0 Lecha w 10 minucie spotkania. Znakomicie wykorzystał tę sytuację Rengifo. Hernan Rengifo, 25-letni reprezentant Peru, autorem pierwszej bramki przybułgarskiej 2 października 2008 roku. Popatrzmy na powtórkę tej akcji. Fatalny błąd Majstrowicza, położony na murawie Safar. Takie tak, sytuacje Rengifo potrafi wykorzystać. Ale tutaj trzeba troszeczkę pochwalić też Peszko, który zdecydowanie zaatakował obrońcę austriackiego. I już trudno mu było zagrać dokładnie piłkę do bramkarza. Rengifo ze spokojem umieścił piłkę w siatce. I mamy to, o czym marzyliśmy od pierwszej minuty. 10 minuta spotkania rewanżowego. Straty ze stadionu w jedno odrobione. Blanchard. Teraz to Austria musi szukać bramki, która da awans zespołowi trenera Karla Dexbachera. Bazina. Jeszcze raz Bazina. Ok, czyli Marboleda, dobrze zasłaniający teraz piłkę. Zacznie od bramki Krzysztof Kotorowski. Brawo dla Lecha za te pierwsze minuty. Wytrzymali poznaniacy napór zespołu austriackiego. Dwie kontry, dwa dobre podania w pole karne zespołu Austrii Wiedeń, ale później odpowiedź Lecha kapitalna i Rengifo na ustach całej publiczności przybułgarskiej. Tak prawdopodobnie będzie wyglądała następna część meczu, kiedy Lech będzie grał atakiem pozycyjnym, a Austriacy będą chcieli z kontrataku wyrównać. Mam nadzieję, że obrońcy poznańscy dzisiaj będą lepiej dysponowani, aniżeli w pierwszym meczu i nie dopuszczą do żadnej groźnej sytuacji. Szafar. Schimmer. Jacek Bok. Po tej sytuacji z końcówki pierwszego spotkania, gdy Bok bardzo poważnie zamierzył się w kierunku Tomasza Bandrowskiego, dziś każde jego dojście do piłki witane gwizdami przez poznańską publiczność. Stan Fest i Sulimani. Teraz reprezentant austriackiej młodzieżówki przy piłce. Ponownie Stan Fest, Sulimani. Świetny powrót poznaniaków i szansa na kolejną kontrę. Rengifo. Poszedł Lewandowski, ale nie było możliwości odegrania przez Peruwiańczyka. Stilic. Rengifo. Po prawej stronie Peszko jeszcze. Hernan Rengifo, Wojtkowiak. Majstrowicz, Wojtkowiak i piłka dla Lecha. Dobrze, spokojnie budowana akcja. Rengifo utrzymał się przy piłce. Pozwolił, żeby Wojtkowiak doszedł już te kilkanaście metrów do przodu. Wtedy już wiadomo, że łatwiej mu było zagrać do piłkę do nogi. Wojtkowiak, ależ on daleko rzuca te piłki. Murawski walczy z Okoti, ten jednak odzyskał piłkę i Sulimani. Wysoko teraz Jakub Wilk. Ale asekuracja na razie w poznańskiej obronie znakomita. Był Wilk w okolicach środkowej linii boiska, zszedł za piłką do bocznej linii Manuel Arboleda.
Ta sekuracja jest bardzo ważna. Arboleda widać, że coraz pewniej się czuje. Słuchają go pozostali obrońcy, ale też on potrafi właśnie załatać taką dziurę, kiedy właśnie w tej chwili, przed chwilą Wilk próbował zaatakować zawodnika austriackiego już na połowie boiska. On bardzo dobrze zszedł do boku i załatał dziurę. Majstrowicz. Nacimowicz. Były reprezentant Słowenii. 74 występy, 13 bramek w kadrze narodowej, ale zrezygnował z występów w zespole, który mamy w polskiej grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Świata w 2010 roku. Majstrowicz. Okoti, wychodzi Arboleda. Przegrał Kolumbijczyk pojedynek o górną piłkę. Iniacz. I wyjaśnia sytuację Murawski. Teraz przechwytu Ewy Lewandowski, ale rozpoczną pozania Cezały. 14 razy na 16 prób Austria Wiedeń po wygranym pierwszym spotkaniu na własnym terenie awansowała do kolejnej rundy europejskich pucharów. Te dwa razy, kiedy nie udała się ta sztuka zespołowi ze stolicy Austrii, to były starcia z Wolverhampton w sezonie 60-61 i z Borussią Mönchengladbach w sezonie 76-77. Czy dziś będzie ten trzeci raz? Na razie poznaniacy po niespełna 15 minutach spotkania przy bułgarskiej wyrzucają Austrię Wiedeń poza europejskie puchary w sezonie 2008-2009. Trener Schuda przed tym meczem mówił, że 1-0 nie zadowala nas. Musimy grać tak długo, żeby zrobić co najmniej dwubramkową przewagę. Murawski będzie znowu niebezpiecznie. Murawski! Aj! Poprzeczka! Jeszcze szansa! Rynki Fogo! Ma bramki spalony, czy też pokazuje, odpychał teraz Rymkifo. Jednak odpychał Rymkifo przy dojściu do piłki, szkoda. Znakomity strzał Murawskiego, ale szczerze mówiąc wydawało mi się, że Rymkifo nie faulował zawodnika austriackiego. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji. Na pewno przy strzale Murawskiego nie był Rymkifo na spalonym. Wydaje mi się, że tutaj pośliznął się zawodnik austriacki. Schimmer był tym graczem, dzięki któremu Austria nie przegrywa 0-2 przy bułgarskiej. Ależ mecz gra Rymkifo. Lewandowski. Trzeba było zatrzymać teraz tę akcję. Rymkifo. Okazuje się Lewandowski na lewej stronie, do niego podanie. Ładne zagranie wewnętrzną częścią stopy na pole karne wybijają Austriacy. Drugi w tym spotkaniu rzut rożny dla Lecha. Szkoda tej sytuacji, Andrzej, z 15 minuty. 2-0 to byłby już naprawdę komfort psychiczny poznaniaków. Tak, no tym bardziej, że no, będziemy możemy mieć dokładniejszą powtórkę i spalonego oczywiście nie było, a przy dobicy wydaje mi się, że Rymkifo nie faulował zawodnika austriackiego. Popatrzmy na ten stały fragment. Powtórka wyjaśnia wszystko. Tam dwóch graczy Austrii było bliżej bramkarza, ale teraz Lechici, Szafar na pewno był faulowany przez Arboleda. Zdecydowane wejście uznańskiego obrońcy. Po raz trzeci piłka w siatce Austrii Wiedeń, ale wciąż prowadzenie Lecha 1-0. Powtórka sytuacji, zobaczmy. Bardzo agresywnie wszedł Arboleda. To jest pole bramkowe, nie miał prawa w ten sposób zaatakować Szafara. Odważnie, ale to było bardzo blisko bramki i oczywiście faul. Blanchard. Pokazuje się Majstrowicz po lewej stronie. Po prawej jest Joachim Standfest. Jedyny zawodnik reprezentacji Austrii, który wystąpił w ostatnich finałach Mistrzostw Europy i zagrał w spotkaniu przeciwko Polakom. Peszko. Ładnie, szeroko z Wojtkowiakiem. Już Peszko poszedł na obieg, ale Wojtkowiak nie dał tym razem rady Majstrowiczowi. Szybko wznowili, ale z piłki, która nie była stojącą Austriacy. Dobrze, uważnie na razie prowadzi te zawody cypryjski arbiter. Wyraźnie faulował Wojtkowiak, ale to był faul taktyczny, bardzo dobrze, ponieważ zrobiła się tutaj za Wojtkowiakiem bardzo duża dziura na boisku i mogłoby być groźnie, jeżeli zawodnik austriacki miałby tyle miejsca. Jeszcze raz od rzutu wolnego, nieco bliżej bramki. Zespół, który w ubiegłym sezonie w lidze austriackiej zajął trzecie miejsce, musieli grać rundę eliminacyjną, wygrali z Tobołem Konstaj. Choć przyszło odrabiać straty po porażce na wyjeździe 0-1, ale na
Franz Kor Stadion, podopieczni Karla Daxbachera wygrali 2-0. Milenko Acimowicz. Teraz Lech musi zwrócić szczególną uwagę w polu karnym na graczy wchodzących na 14-12 metr, bo z takich dwóch sytuacji stracili poznaniacy bramki przed 2 tygodniami. Właściwie pierwszy rzut wolny, pierwszy stały fragment gry, gdzie rzeczywiście muszą uważać poznańscy defensorzy. 19 minuta spotkania. Acimowicz, piłka dokręcana w pole karne, ale zdecydowanie za słabe było to dośrodkowanie. Wybija Jakub Wilk. Bazina. Brawo, podwoili teraz poznaniacy i piłka poza boczną linią boiska. Bazina, choć teraz wydawało się uda piłkę wybić się Murawskiemu. Wyfaulowany przy tej próbie wyjścia z kontrą Lewandowski. Okres nerwowej gry. Starają się natychmiast odrobić stratę z 10 minuty gracze Austrii Wiedeń. Tak, jest to bardzo doświadczony zespół. Tam jest kilku zawodników powyżej 30 roku życia i wydaje mi się, że oni nie tracą nerwów, będą grać spokojnie, będą szukać swojej szansy, wiedzą, że przy stałych fragmentach gry są bardzo mocni i będą dążyć do tego, żeby właśnie coraz więcej rzutów wolnych czy rzutów rożnych zdobywać w dzisiejszym meczu. Daleko od własnego pola karnego wybił piłkę Majstrowicz. Podał tu gościa. 67. spotkanie Austrii Wiedeń w Pucharze UEFA, w sumie we wszystkich europejskich rozgrywkach, dziś po raz 189. Dorobek Lecha znacznie uboższy. 33 spotkania w pucharach zagrał zespół z Poznania. 29 meczów w pucharze UEFA. Dziś taki mały jubileusz, 30 spotkanie i szansa, by wyrównać bilans spotkań wygranych i przegranych, bo bilans Lecha 12 zwycięstw, 4 remisy, 13 porażek. No i kto wie, jak to będzie wyglądało po ostatnim gwizdku Kostasa Kapitanisa. Zacznie Majstrowicz. Koki. Jeszcze raz Majstrowicz. Emilenko Acimowicz. Niedokładne podanie. Przejmie piłkę Renkifo. Świetnie. Teraz poznaniacy, choć tam zabrakło ułamka sekundy, a zdołałby tę piłkę odegrać do Sławomira Peszki. Rafał Murawski. Wojtkowiak. Blanchard. Wracał do spalonego Bazina. Zlatko Tanewski, Okoti. I będzie żółta kartka dla Tanewskiego niestety. Pozwolił się przepchnąć Okoti, jest bardzo silny na nogach. I kolejna groźna sytuacja do środkowania. Podobnie jak w pierwszym spotkaniu, Zlatko Tanewski ukarany żółtą kartką. Tu zdecydowanie pierwszy przy piłce Tanewski niepotrzebnie trzymał za koszulkę zawodnika austriackiego. Ale sytuacja była o tyle ciekawa, że Okoti mógłby wbiec w boczną linię pola karnego i chyba dlatego podyktował arbiter rzut wolny i pokazał żółtą kartkę Tanewskiemu. No i znów będzie niebezpiecznie. Milenko Acimowicz, piłka dokręcana do bramki, Kotorowski jeszcze to broni, a wybić tę piłkę Arboleda! Znakomicie obronił Kotorowski, ale wydaje mi się, że no, przy takich stałych fragmentach gry bramkarz też częściej powinien wychodzić do piłki. Ułatwiłoby to obrońcom naprawdę życie i łatwiej by było się bronić. Brawo Lech, oddalone niebezpieczeństwo na połowę rywala, ale było szalenie gorąco w polu bramkowym zespołu poznańskiego. Bardzo przyjemna piłka, dobrze bita właśnie do bramki. No naprawdę tylko szczęście nam sprzyjało, dlatego Austriacy nie wyrównali. Blanchard. Poznaniacy dyktują warunki gry, to oni prowadzą grę. 59% czasu przy piłce zespół Franciszka Smudy. Bazina. Znów niebezpiecznie Bazina wybija Arboleda. I Tanewski. Ale natychmiast ruszył do niego kapitan Austrii Blanchard. I kolejny błąd Tanewskiego. Trochę pogubił się w tych ostatnich momentach Macedończyk.
Fauluje Rafał Murawski. Ale za głęboko po tych dwóch stałych fragmentach gry zawodnicy Lecha się cofają. Arboleda przed chwilą był na 7 metrze przed bramki. No nie możemy się tak głęboko bronić, bo to jest bardzo blisko i każdy groźny strzał, odbitka może zakończyć się golem. I znów Milenko Acimowicz. Pięciu graczy w pomarańczowych kostiumach w polu karnym. Acimowicz bezpośrednio chciał strzelić na bramkę Kotorowskiego. Sławomir Peszko. Majstrowicz. Teraz wysoko wyszli trójką poznaniacy. Szafar. Acimowicz. Okoti. Ładnie przyjął piłkę, ale też bardzo czujnie w tej sytuacji zachował się Tanewski. Lech musi przenieść ciężar gry właśnie w te okolice, tutaj środek boiska, najlepiej na połowę przeciwnika. Lewandowski. Popatrzmy, Lewandowski! Ach, gdyby teraz lepiej przymierzył napastnik poznańskiego Lecha. A to, o czym Andrzej mówiłeś, oddalić niebezpieczeństwo sprzed własnego pola karnego, to właśnie pokazywał przed momentem zawodnikom Franciszek Smuda, który po raz pierwszy tak impresyjnie, zareagował w tym spotkaniu. Bardzo dobra akcja napastników Lecha, praktycznie w dwójkę poradzili sobie przeciwko czwórce defensorów austriackich. No, szkoda tylko, że Lewandowski nie trafił światło bramki. Solimani do środka, Blanchard. Świetnie wrócił, zawężając pole gry, Sławomir Peszko. Wojtkowiak. Jeszcze Peszko. Wraca za nim Hattenberger. Nieudana interwencja środkowego pomocnika Austrii Wiedy. Spełna 25 minut gry przy Bułgarskiej. Lech Poznań, Austria Wiedeń. 1-0 w spotkaniu rewanżowym pierwszej rundy Pucharu UEFA. Daleko Wojtkowiak wybija Blanchard. Sulimani. Bazina. Jeszcze raz Sulimani. Przejmą poznaniacy piłkę. Poszanować, przez moment przytrzymać, uspokoić, aby dać trochę oddechu linii defensywnej. Peszko, faulowany przez Hattenbergera, będzie żółta karta. Spóźnił się pomocnik Austrii Wiedeń i to musi być żółta kartka. Hattenbergera nie było wśród ukaranych w pierwszym spotkaniu. Będzie potrzebna pomoc medyczna. Flaga kontuzji, która w tej chwili jest w poznańskim Lechu. Luis Enriquez, praktycznie końcówka rundy być może pojawi się w zespole Franciszka Smudy. Wciąż nie wrócił po kontuzji z reprezentacyjnego spotkania przeciwko Słowenii. Bartosz Posadzki. Jest Kiurkiewicz, którego wciąż nie może skorzystać Franciszek Smuda. A my tutaj popatrzmy, jak przebiegała ta sytuacja w polu bramkowym Kotorowskiego. Jeszcze raz Milenko Acimowicz. Bardzo dobre dośrodkowanie. Okoti, Kotorowski. Kotorowski. Jeszcze raz Okoti, ależ tam było zamieszanie. No ale brawo dla poznaniaków, ostatecznie Arboleda wybił piłkę. Kotorowski znakomitą posiada reakcję na linii bramkowej, ale częściej powinien wychodzić, wydaje mi się, właśnie w pole karne. Przy takim właśnie przeciwniku, kiedy wiadomo, że jest dużo groźnych dośrodkowań, wyjście bramkarza no, uspokoiłoby troszeczkę obrońcę. Stilicz, Murawski, jeszcze raz Semir Stilicz. Gdzieś jakby schowany trochę za kolegami Stilicz. Niewidoczny, przynajmniej w takim stopniu, do jakiego przyzwyczaił nas w poprzednich spotkaniach Pucharu UEFA. Hattenberger. Blanchard. Sporo miejsca dostał teraz Standfest. Sulimani, Standfest, piłka w pole karne niebezpiecznie. Porę poznaniacy, choć nie koniec akcji, myli się Blanchard. Zacznie Kotorowski, ale znów zabrakło tego przystawienia nogi Rafała Murawskiego, które pozwoliłoby tę piłkę wybić dalej. Dopadł do niej kapitan Austrii. Lech ma wyraźne problemy na lewej stronie boiska, bo tam Lewandowski, on jest typowym napastnikiem i musi pracować jednak w dzisiejszym meczu w defensywie, ale no wiadomo, pewne błędy będzie popełniał i Austriacy widać
czują tą szansę, że tamtędy mogą się przedrzeć i celnie dośrodkować pole karne. Pokazywał Franciszek Smuda. Widzieliśmy to na powtórkach. Bliżej, panowie, za dużo miejsca zostawiamy Austrii Wiedeń. Kilka razy, kiedy Lech zastosował pressing w środkowej części boiska, bardzo łatwo Austriacy stracili piłkę, bo nikt nie lubi, kiedy się gra bardzo blisko przeciwnika i wtedy nie ma czasu na to, żeby się zastanowić, żeby celnie zagrać. Wojtkowiak, Peszko w polu karny, ładnie odwrócił się Peszko. Jeszcze poznaniacy, Lewandowski zablokowany przez Schimmera, Renkifo zacznie od bramki, Szabot Szafak. Wreszcie poznaniacy przeprowadzili akcję zakończoną strzałem po tym okresie, kiedy dość często pod polem karnym Kotorowskiego gościł zespół z Wiednia. Dobrze się zachował Lewandowski, który obrońcy myśleli, że będzie zgrywał piłkę. Znaczy bardzo ładnie obrócił. Strzał Rengifo już niecelny. Solimani w pole karne, Wojtkowiak przytomnie przed szesnastkę. Tutaj jest Murawski, ale był także Blanchard obok bramki. Za otwarcie gra Lech, wydaje mi się, za szybko pozwala Austriakom dochodzić pod własne pole karne i tutaj każde dośrodkowanie może być groźne. Tak, ale Andrzej, na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić Twoją uwagę. Wszystkie te piłki wybite poza pole karne, nie ma linii pomocy, nie ma tych defensywnych pomocników, którzy te piłki powinni wybijać do środka boiska, padają łupem, tak jak w dwóch ostatnich akcjach Justyna Blancharda. Piłki są wybijane po prostu na oślep i wtedy no, niestety Austriacy szybciej reagują i mają piłkę 20-30 metrów przed bramką poznańską i to nie jest dobre. To musi odchodki, dobrze Tanewski. Arboleda. Murawski wreszcie spokojnie na prawą stronę do Wojtkowiaka. Leży na środku boiska Joachim Standfest i wybija piłkę Wojtkowiak. Pół godziny gry przy Bułgarskiej. Prowadzenie Lecha od 10 minuty po bramce Hernana Renkifo. 1-0. Jeszcze dwukrotnie piłka wpadała do siatki zespołu austriackiego, ale najpierw odpisał arbiter, naszym zdaniem niesłusznie, faul Peruwiańczyka w polu karnym przy dobitce strzału Rafała Murawskiego, a później ewidentnie faulował Manuel Arboleda. Pozbierał się Standfest. I oddali piłkę Austriacy, a konkretnie Matthias Hattenberger. Fantastyczna atmosfera przy Bułgarskiej, 23,5 tysiąca osób. Od kilku dni nie było biletów, nawet dla posiadaczy karnetów na cały sezon. Znajdźcie, kibice są głodni europejskiej piłki i wydaje mi się, że no, oby ten wynik utrzymał się do ostatniej minuty. Będziemy się cieszyć. Lewandowski. 56% posiadania piłki Lech Poznań, a więc zmniejsza się na korzyść Austriaków ta statystyka, ale faktycznie kilka ostatnich, jeśli nie kilkanaście minut, to akcja rozgrywana głównie na połowie zespołu gospodarzy. Standfest w stronę Okoti, ten przejął piłkę, nie sięgnął Wilk, ale odskoczyła futbolówka reprezentantowi austriackiej młodzieżówki. Bardzo wysoko w dzisiejszym meczu gra Stilić. Wydaje mi się, że czasami aż za blisko Rengifo i później jest duża przerwa. Tam brakuje właśnie zawodnika, który by przytrzymał tą piłkę. Stilić jest zawodnikiem, który naprawdę potrafi się dobrze zastawić. Poczeka, kiedy inni zawodnicy wyjdą z własnej strefy obronnej, da czas im i wtedy można atak pozycyjny dalej kontynuować. Jacek Bongo, Koti wskoczył Arboleda na plecy napastnika Austrii. Takich błędów za dużo Lech popełnia w pierwszym meczu, kiedy właśnie zupełnie niepotrzebnie. No to jest naprawdę głupi faul i z tego może być groźna sytuacja. Zdawił piłkę Milenko Acimowicz. Jeszcze odsunął mury Kostas Kapitanis. No i popatrzmy znów. Piątka graczy, bo biegnie teraz jeszcze w okolice pola karnego zawodnik z numerem 10, Emin Sulimani. Acimowicz, Tanewski. Nie zdążył już do tej piłki Hernan Renkifo, ale brawa za ambicje. No i jeszcze panowie, wybronić tę akcję i spróbować przeprowadzić kontratak. Być może zdobyć drugą bramkę.
Hacimowicz. Solimani. Szymen. Jacek Bąk. Szeroko Bąk do Hacimowicza, ale za mocne było to podanie byłego reprezentanta Polski. Rozpoczną gospodarze od rzutu z autu. Bilans zespołów polskich z austriackimi na własnym terenie, na polskiej ziemi to 7 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki, bramki 14-10, uwzględniając gola Peruwiańczyka Renkifo w 10 minucie spotkania. Ta statystyka najbardziej mi się podoba z dotychczasowych, które przedstawiłeś. Faurowany Stilicz. Furorę na polskich boiskach, 21-letni Bośniak, za 6 lat skończy 21 lat Stilicz, za 6 dni, za 7 dni skończy 27 lat Rafał Murawski. Najlepsze prezenty, obaj pytani przed meczem, oczywiście zwycięstwo z Austrią, ale także z Legią w najbliższym ligowym spotkaniu przy Bułgarskiej. Od autu poznaniacy po akcji Majstrowicza. Cieszy to, że najlepsi zawodnicy, czy wyróżniający się zawodnicy właśnie w Lechu chcą grać, chcą się sprawdzić w europejskich pucharach. To dobrze o nich świadczy. W polskiej lidze radzą sobie naprawdę przyzwoicie, są wyróżniającymi się zawodnikami ekstraklasy, ale tak naprawdę to w europejskich pucharach mogliby się rzeczywiście sprawdzić. Błąd arbitra, ta piłka powinna być dla zespołu austriackiego, ale nie wracajmy do przeszłości. Lech w ataku, Renkifo. Majstrowicz, po tym jak zamienił bramkę, stara się, mam wrażenie, znacznie bardziej Majstrowicz. Świetnie teraz zasłonił Kattenbergera Peszko. Iniacz. Sławomir Peszko. Peszko przy nim Majstrowicz. Peszko w pole karne. Jacek Bąk wybija piłkę, ale prosto na Szymera. Ten trafiony w rękę nie dyktuje rzutu karnego. Kostas Kapitanis. Blanchard. Arboleda ryzykownie. Znakomite wejście Arboleda. Jeszcze Kolumbijczyk ruszył teraz piłką do przodu. Arboleda! Nie ma rzutu wolnego i będzie żółta kartka dla Manuela Arboledy. Czeka kapitanin aż wstanie Kolumbijczyk z boiska. Debiut cypryjskiego arbitra w tym sezonie rozgrywek europejskie puchary. Obejrzyjmy całą sytuację. Zdecydowanie faul. To jest faul na żółtą kartkę, a nie kartka dla obrońcy poznańskiego Lecha. Nie powinien być zdziwiony sędzia cypryjski, bo widzieliśmy... Szkoda, że myli się podobnie jak pan Kunejt Cakir w tym pierwszym spotkaniu rozegranym na Franckhorst Stadion. Kostas Kapitanis. Dobre widowisko tworzą piłkarze przy Bułgarskiej, a arbiter... A przynajmniej po raz drugi już myli się na niekorzyść zespołu gospodarzy. Jeszcze raz ta sytuacja. Mam nadzieję, że nic poważnego Arboledzie się nie przydarzyło, bo byłaby to wielka strata dla poznańskiego zespołu. Nie rozumiem kompletnie sędziego. Żółta kartka dla Manuela Arboledy. Druga kartka dla gracza Lecha, wcześniej ukarany z lat Kotanewski. W Wiedniu w pierwszym meczu Robert Lewandowski dostał żółtą kartkę niesłusznie. Nie dosyć, że był faulowany, jeszcze żółtą kartkę dostał. Dziesiątkę gospodarzy Arboleda poza boiskiem. W ataku Austria 1. Jacimowicz. Majstrowicz, jego akcja lewą stroną. Wszedł do środka Peszko. Majstrowicz blokuje z lat Kotanewski. Wraca na boisko Manuel Arboleda. Majstrowicz, dwójka graczy Austrii, teraz przy końcowej linii boiska. Majstrowicz, Okoti. Na szczęście dla Lecha, tym razem znacznie gorzej przymierzył piłkarz zespołu gości. Ale z jedną rzeczą mają olbrzymi problem Lechici, podobnie jak w tym pierwszym meczu, do środkowania w pole karne. Tak, ale za łatwo zawodnicy Lecha pozwalają dośrodkować. Tam było dwóch na dwóch,
za łatwo dochodzą do sytuacji takiej, że można spokojnie i celnie dośrodkować pole karne. Krzysztof Kotorowski. Lewandowski. Renkifo. Faulowany Perwianczyk przez Joselina Blancharda. Murawski. Szybko zaczęli teraz poznaniacy. Murawski, Stilić. Jeszcze Bośniak, Stilić. Ładnie strzelił teraz do środka. Stilić! Cały Semin Stilić. Lekko schowany, mówiłem, niewidoczny w tych pierwszych dwóch kwadransach w zespole poznańskiego Lecha. Kilka piłek rozprowadzonych przez Stylicza, ale teraz jak przymierzył, to naprawdę niewiele brakowało. Fantastyczne uderzenie, brakowało naprawdę niedużo do zdobycia gola. Aczkolwiek wracając do ekstraklasy, on bardziej zdobywał bramki, obijając poznańskich zawodników dwukrotnie. Szkoda, że właściwie tak wysoko posłał piłkę, jeżeli szłaby niżej, może by kogoś trafił po drodze. Pokazywał się też w tej akcji po prawej stronie Grzegorz Wojtkowiak. Blanchard. Joachim Standfest. Bazina. Pierwszy od dłuższej chwili kontakt z piłką. Niepotrzebne te gesty Arboledy. Ma żółtą kartkę. Nawet jeśli nie faulował Kolumbijczyk, musi powstrzymać nerwy, emocje. Bazina poczuł tylko ręce na plecach Arboledy i od razu przewrócił się, ale faulu nie było. Dwójka poznaniaków w murze przy piłce. Emilenko Acimowicz. Ostre dośrodkowanie Acimowicza. Po raz kolejny poznaniacy wybijają piłkę. Musi Lech poszukać drugiej bramki, bo przy prowadzeniu 1-0 będzie szalenie ciężko utrzymać ten korzystny rezultat w ostatnich minutach. Od bramki Kotorowski. Tym bardziej, że Lech czuje się lepiej atakując. Widać, że jednak obrona szwankuje i za łatwo Austriaccy napastnicy dochodzą do sytuacji strzeleckich. Raz mieliśmy olbrzymie szczęście, kiedy znakomicie dwa razy Kotorowski obronił i później jeszcze Arboleda wybił piłkę z linii bramkowej. Ale trzeba dążyć do tego, żeby drugą bramkę zdobyć. To wtedy mecz będzie spokojniejszy. Stilić. Świetnie pokazał się teraz Jakub Wilk. Sporo wolnego miejsca ma tam po lewej stronie boiska. Wilk w pole karne. Zamyka tę akcję Lewandowski. Przepchnięty. Ale nie na tyle, by mógł kapitanin odgwizdać faul w polu karnym. Jeszcze poznaniacy. Ponownie Wilk. Solimani blisko niego. Jakub Wilk. Zgubił piłkę w narożniku boiska pod naporem rywala. 23-letni lewy obrońca Lecha. Jeszcze niespełna 5 minut pierwszej części spotkania przy Bułgarskiej. Pierwsza runda eliminacyjna Pucharu UEFA. Lech prowadzi z Austrią 1-0. Straty z Frankfurt-Stadion odrobione. Stilić. Szybko pokazał się Peszko wybiegając, aby tylko nie spalił. Jeszcze Stilić. Świetnie Stilić do Murawskiego, szansa, Murawski broni szafar. Trochę spóźnił się Renkifo w środku pola karnego. Tak, wydaje się, że Renkifo powinien troszeczkę szybciej zareagować i ruszyć w kierunku pierwszego słupka bramki austriackiej. Była to jedna z nielicznych dobrych akcji i w ostatnim kwadransie. Już piliśmy troszeczkę Austriaków i właśnie takim zaskoczeniem mogłoby być dla nich właśnie wejście z prawej strony boiska. Schimmer. Na całe szczęście dziś nie angażujący się tak przy stałych fragmentach gry, ale też myślę zwracają poznaniacy znacznie większą uwagę na tego byłego reprezentanta austriackiej młodzieżówki po tym, jak zdobył dwie bramki w pierwszym spotkaniu. Blanchard. Wojtkowiak nie wybił tej piłki. Został Kotorowski na szczęście w bramce. I Kattenberger prosto w ręce golkipera poznańskiego Lecha. Mnóstwo długich, takich krosowych piłek grają zawodnicy Austrii Wiedeń. Oni bardzo dobrze potrafią przepchnąć się w powietrzu, znaleźć dobrą pozycję, żeby być pierwszym przy piłce. Lewandowski! Sporo szukają indywidualnych rozwiązań w trakcie tej pierwszej połowy poznaniacy. I Lewandowski,
Stilić. Szuka sobie miejsca do strzału Lewandowski. On gra z przymusu na lewej stronie boiska. Trudno jednak mu się przyzwyczaić do takiego sposobu gry. I na pewno traci sporo ten zawodnik. Arboleda. Blisko teraz Kolumbijczyk. Romina Okoti. Zacznie Mario Majstrowicz. Blanchard. Hacimowicz. Jeszcze raz Blanchard. Znów piłka w pole karne. Będzie jeszcze niebezpiecznie. Hattenberger. Standfest. Jacek Bąk rozciągnął grę po raz kolejny do lewej strony. Majstrowicz. I wracający Murawski. Ale niedokładnie wybijał piłkę kapitan Lecha. Hacimowicz. Majstrowicz. Wybić tę piłkę. Sławomir Peszko. Sporo przypadków tej akcji, ale ostatecznie poznaniacy rozpoczną w środkowej strefie boiska wyrzutem piłki za. Lech broni się całą jedenastką w tej chwili, kilka minut przed przerwą, ale całe szczęście, że skuteczny. Jacek Bąk faulował Hernana Renfifo. Twarda walka o górną piłkę, zresztą za tę właśnie twardą walkę chwalił Karol Daxpacher po pierwszym spotkaniu byłego reprezentanta Polski. Stilić. Rozpocznie Grzegorz Wojtkowiak. Wczoraj trenowali przy sztucznym oświetleniu gracze Austrii Wiedeń na Bułgarskiej. Na konferencji prasowej Daxpacher powiedział, że wie jak ograć Lecha. Nie zamierza bronić wyniku, chce zdobyć bramkę, a tymczasem to poznaniacy szybko mieli prowadzenie. Hacimowicz i Okoti. Brawo Wojtkowiak, Murawski. Peszko. Dwie minuty doliczone do pierwszej części spotkania. Jeszcze będą poznaniacy mieli szansę pod polem karnym Austrii Wiedeń. Przy bułgarskiej jeszcze 120 sekund. Jeszcze powinni poznaniacy poszukać bramki. Grzegorz Wojtkowiak. Nie sięgnął Renkifo. Jeszcze szansa i nie aż okazja. Gdyby tam dokładniej przymierzył Lewandowski. Nie ma rzutu rożnego. Ocenił Kostas Kapitanis, że to jednak zawodnik z numerem 8 oglądany przed momentem. Lewandowski ostatni dotknął piłki. Szuka piłka Lewandowskiego w polu karnym, aczkolwiek troszeczkę źle ją przyjął i już nie było czasu na to, żeby skutecznie oddać strzał na bramkę. Hattenberger do Koti. Peszko, aut dla Lecha. Murawski. Ucieka Peszko prawą stroną, dobrze tym razem Majstrowicz. Okoti. Iniacz. Niepotrzebny dribbling, strata w środkowej części boiska. Hattenberger, ale faulowali Austriacy. Trochę było niepotrzebnej zabawy z piłką Dimitrije Iniacza. Skończyło się szczęśliwie dla zespołu gospodarzy. Tanewski. Opisał się teraz Jacek Bąk, wychodzą do tej górnej piłki. Sulimani. Sulimani wraca Renkifo. Jeszcze poznaniacy. Jeszcze jest pół minuty w pierwszej połowie tego spotkania. Za plecy zagranie do Jakuba Wilka. Hacimowicz. Oby teraz tylko nie stracili bramki. Gracze poznańskiego Lecha. Arboleda nie osiągnął tej piłki. Jeszcze Okoti. No i Kolumbijczyk naprawia swój błąd. Hacimowicz. Niepotrzebny faul Sławka Peszki, będzie żółta kartka. Zupełnie niepotrzebny faul w środku boiska. Oczywiście żółta kartka zasłużona. No i jeszcze będzie jedna szansa dla zespołu gości. Znów Hacimowicz pewnie pośle piłkę w pole karne. Zresztą teraz niemal wszyscy gracze Austrii poszli właśnie w okolice szesnastki Kotorowskiego.
ale już nie pozwoli arbiter wykonać tego stałego fragmentu gry zespołowi gości. Od 10 minuty przy Bułgarskiej w Poznaniu Lech prowadzi w spotkaniu rewanżowym pierwszej rundy Pucharu UEFA z zespołem Austrii Wiedeń 1-0. Autorem tej bramki